O tym, by mieć wspaniałą rodzinę i dom. Z tego, co ja pamiętam, ja chciałem być nauczycielem. No w sumie poniekąd będę. A z tego, co mi mówią rodzice, rodzina, to chciałem być lekarzem albo prawnikiem. Z prawa zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że za dużo nauki. Kiedy byłam dzieckiem, nie wiem, chyba tak jak wszystkie dziewczynki, żeby być księżniczką, żeby być sławna, piękna, bogata, mieć księcia i karę ojcem. Nie pamiętam. To jest trudne. Możemy przejść dalej. No, byłoby łatwiej. Potem jak coś to będzie. No zawsze chciałam mieć psa i dużo zwierząt. Tak, to było zawsze takie moje marzenie. O tym, żeby zostać kosmonautą. Ja chyba nie miałam takiego jednego marzenia, typu, że chciałabym zostać, nie wiem, baletnicą albo strażakiem. Myślę, że marzyłam o tym, żeby moje życie się dobrze ułożyło i żeby towarzyszyły mi osoby, które kocham. Pewnie marzyłam o jakiejś tam wielkiej miłości. O groszkowym Fiacie 126P. O sławie, oczywiście. Jak byłam dzieckiem, marzyłam, że będę opiekowała się zwierzątkami i że będę im pomagać i coś dobrego dla nich robić. O, marzyłem o tym, żeby zostać pilotem myśliwca. To jest takie chyba bardzo chłopieńce marzenie. A tak na serio to dalej o tym marzę. Może nie, żeby zostać pilotem myśliwca, bo na to już trochę za późno, ale chciałbym kiedyś zostać pilotem szybowca. Już nawet zrobiłem sobie kurs teoretyczny. Marzyłam o tym, żeby być weterynarzem. Potem się dowiedziałam, z czym to się łączy, więc już nie chcę nim być, ale bardzo podobały mi się pieski i kotki. Myślałam, że bycie weterynarzem polega na tym, że się je głaszcze, że się do nich mówi, daje im jeść i chciałam nim być. O wakacjach w ciepłych krajach. No i tu jest to samo właśnie, że nie pamiętam tak naprawdę, o czym marzyłam, ale myślę, że mogłam marzyć o tym na pewno, żeby opuścić miasto, w którym się urodziłam. Ponieważ od dziecka czytałam bardzo dużo książek, dzięki którym opuszczałam to miasto do świata fikcji, a potem jak najszybciej się dało opuściłam miasto, w którym się urodziłam. Nie chciałam mieszkać w małym mieście, w którym nie mam wielu możliwości, także na pewno to było moje marzenie, ale czy świadome, tego nie wiem. Ale ja ogólnie spełniam swoje marzenia, więc zakładam, że od dziecka tak robię, więc zapewne o tym marzyłam. O czym marzyłem? O różnych rzeczach i było ich tyle, że chyba trudno mi się teraz zdecydować. A jak byłem dzieckiem, to pamiętam, to jest może moje jedne z pierwszych wspomnień, pamiętam, że jak byłem dzieckiem, chciałem zostać taksówkarzem. Namalowałem taki obrazek i poszedłem z tym do rodziców po zajęciach w przedszkolu i rodzice powiedzieli, że to jest bardzo niebezpieczny zawód, wie, że się zdarzają jakieś napady, takie rzeczy. A ja to przemyślałem, oczywiście postanowiłem zmienić ten zawód i wybrałem strażaka.